WDŻ, wychowanie do życia w rodzinie. Tak. To jest podkradziony żart, od razu powiem. Oni, dając nam edukację do życia w rodzinie, założyli, że w tych rodzinach, w których my już jesteśmy, to niewystarczająco wyedukowaliśmy się do zrobienia własnych. A, okej. Okay. W podstawówce były już zajęcia z edukacji seksualnej i one oznaczały, przyjeżdża pani z Always albo jakiejś innej firmy z podpaskami. Mhm. Ja też dostałam to pudełeczko takie, żeby... Z którego ja żartowałam w moim topowym filmie. Tak, dostałam takie pudełeczko właśnie, żeby myć tam 3 podpaski, czy tam 2 się mieściły. Ja miałam też tę panią z Always, to jest już tekst z mojego kultowego filmu, to jest chyba najczęściej oglądany film na moim kanale, że właśnie pani nam powiedziała, że takie pudełeczko na te podpaski kolorowe, jak wam wypadnie, to będziecie mogły powiedzieć kolegom, że to kredki. Pamiętam... Od początku uczyli nas wstydu. Tak, no dokładnie. Nie, jak wam wypadną podpaski, to będziecie mogły powiedzieć kolegom, mam okres, wiesz, to są podpaski. Nie zachowuj się jak albo... debil, nie żartuj z tego. Ogólnie ja miałam w podstawówce bardzo fajny WDŻ, bo miałam panią od historii, która to prowadziła. I ta pani ogólnie była bardzo dobrą nauczycielką. Była taka skrzyneczka przy wejściu i tam można było przez całe zajęcia wrzucić sobie jakieś pytanie i że na ostatnich zajęciach będziemy sobie odpowiadać na te pytania, co tam kto wrzuci. Była część wspólna, a część osobno chłopcy i dziewczyny, głównie takie gadanie właśnie o takiej jakiejś tam właśnie fizjonomii, czy to jest to słowo? I to było wszystko takie wprowadzające, ale tam nawet było jakieś coś, tam sporo nawet o zapłodnieniu, o takich rzeczach. No. A jakby ja uważam, że tamte zajęcia były dobre. My wszyscy przychodziliśmy chętnie na nie. Nie były w żaden sposób ideologicznie nastawione. Ale trzecia liceum, kurwa, no. Jesteśmy 18-latkami. Przychodzimy na WDŻ i nasz pan od fizyki, kurwa, puszcza nam serial Szkoła. I on mówi, jeżeli widzicie takie zachowania, a tam dziewczynka bierze narkotyki czy coś, jeżeli widzicie takie zachowania, to reagujcie. Nie można brać narkotyków. I on nam to mówił. Powiedział, obejrzyjmy teraz. I 45 minut oglądaliśmy serial Szkoła. Przecież to jest para dokument. W ogóle nieprzystający do rzeczywistości. To jest w ogóle przecież... What the fuck? I ja wtedy miałam takie, ło chuj, a od tego się można wypisać. I ja się po prostu wypisałam z WDŻ-u. W gimnazjum, bo ja pamiętam bardzo dokładnie w gimnazjum, jak wyglądał mój WDR, bo tam się u mnie nazywał to WDR, wychowanie do rodziny, kurwa, nie wiem. Tam było zawsze osobno chłopcy i dziewczyny. Najpierw miałyśmy z polonistką i pamiętam, że ona nam puszczała filmy z dobrym duchem domu. To były takie filmy nagrane na początku lat 90. instruktażowe do wychowania do życia w rodzinie. I tam było tak, że były różne sytuacje pośród rodziny i przyjaciół i pojawiał się ten dobry duch domu, taki koleś w tym ich domu. Oni się zatrzymywali, a on tłumaczył tę sytuację po prostu od strony takiej relacji. No spoko, fajnie. Tylko to nam powinni pokazywać w podstawówce, a nie, że ja przychodzę w pierwsze gimnazjum, pamiętam po prostu, że my przez pół roku rozmawialiśmy o przyjaźni. Jak ja mam 15 lat, to ja już powinnam dawno bardzo dobrze wiedzieć, czym jest przyjaźń i jak sobie z nią radzić. My mieliśmy kiedyś zajęcia, nie wiem, właśnie chyba w gimnazjum, nie wiem, czy to było regularne, ale była taka babka właśnie i przyszła i powiedziała, jak wygląda dobra rodzina, jak wygląda przyjaźń i trzeba było na karteczkach, każdy pisał, jakie są cechy dobrego przyjaciela, no tylko, że myśmy to już wszyscy mieli przerobione w praktyce, nie? Ale moja sąsiadka prowadziła WDŻ w gimnazjum. O. I to było bardzo ciekawe. Ona mówiła, że robiła to tak nieideologicznie bardzo i ona na przykład pisała na tablicy słowo złość i pisała, pytała wszystkich, co o tym myślą. I mówiła im, że możecie być na mnie źli, nie ma problemu w ogóle, to jest normalne, każdy jest czasem zły i w porządku, możecie mi też powiedzieć, że jesteście źli. I na koniec były te ankiety i oni pisali, że właśnie super zajęcia, albo że o, pani ta super, że była i ten, i dużo nas nauczyła. No i to faktycznie jest fajne, bo nas takie trochę połączenie nie samej edukacji seksualnej, ale właśnie psychologii dużo, nie? Fajnie, musiałam mieć sama takie zacięcie i podejście, żeby to zrobić, nie? Potem nam się zmieniła pani od tego WDR-u i pamiętam, mieliśmy z panią bibliotekarką. I pamiętam, że wtedy już weszły takie trochę grubsze tematy i że my już byłyśmy na tyle duże, no come on, już miałyśmy, nie wiem, no 16 lat, czy coś takiego.
takiego. I zaczęły się takie trochę ideologiczne spory. To znaczy, pamiętam, że ona powiedziała coś takiego, co wywołało mega w nas sprzeciw. Powiedziała, że jeżeli rodzice są po ślubie, to wtedy dziecko każdego dnia przychodzi do domu i jest spokojne, bo wie, że rodzice będą razem. A jak rodzice nie mają ślubu, to codziennie dziecko wraca do domu i nie wie. I nie wie po prostu, czy ci rodzice będą razem, czy już właśnie się rozstali. Czaisz? No tak, bo ślub to gwarantuje. I my nie? Po prostu miałyśmy takie, co? Akurat to, że ktoś mi wymieni metody antykoncepcji w ogóle, że istnieją, serio, jakby na tym etapie, to ja raczej je wszystkie znam, a nawet jakbym ich nie znała, to mogę sobie wpisać w Google w ogóle, jakie istnieją. To nie jest jakby to, nie? No właśnie, myślę, że to powinno być właśnie w pierwszej gimnazjum może. Naprawdę, jak masz 15 lat i uczysz się o przyjaźni, to już masz takie, już zaliczyłam 10 dram z moimi przyjaciółkami, zanim doszłyśmy do tego. Ja bym chciała tylko po prostu argument, że rodzice są od tego, żeby nauczyć edukacji seksualnej. Mm-hmm. To jest dla mnie po prostu... Totalnie się z tym nie zgadzam, dlatego że ci rodzice też nie wiedzą. Tak, bardzo. Przede wszystkim. Ile ja znam osób, których rodzice w ogóle rozmawiali o tym? No... Poza sobą? Nie wiem, czy znam po prostu... No... to będzie kilka osób, którzy w ogóle cokolwiek, dlatego że im też nikt nie powiedział. Oni też nie wiedzą. No, nie wiedzą, jak o tym rozmawiać też, nie? Nie wiedzą, jak rozmawiać, nie mają naukowej wiedzy, faktów, bo jedne, co wiedzą, to jest też z jakichś stereotypów. Do tego w ogóle wszyscy ludzie, którzy boją się, że rozmowa jakakolwiek o seksie w szkole równa się seksualizacja. Czy wy kiedyś byliście w internecie? Czy wy macie w ogóle internet? Bo jakby internet jest tak najeżony informacjami o seksie, seksem, obnażaniem się, jest po prostu pęka w szwach od tego. I te dzieci, one już to wszystko widziały. Nie wszystkie, różne widziały, no tak, różne tak. Rzeczy. Ale... Może lepiej powiedzieć im normalnie, nie? Zobaczą. W sensie, tak. Nie uchroni się... I w ogóle po co, nie? Nie uchroni się dziecka od tej wiedzy, no i po co go chronić? Nie. Ale też ja widziałam komentarze, że przecież rodzic wszystko wie, bo jakoś zrobił te dzieci. No tak, po prostu metodą prób i błędów zobaczyli, że to pasuje do tej dziury, nie? Nie wiem, czy trzeba w ogóle tłumaczyć to, że edukacja seksualna jest potrzebna. Wszyscy się chyba zgadzają, że ona jest potrzebna, tylko każdy ma swoją własną wizję na to wszystko, wiesz? Podobało mi się, Arlena ostatnio powiedziała coś tam na Instagramie, że ona uważa, że edukacja seksualna powinna być nieobowiązkowa, bo ona w ogóle uważa, że większość zajęć w szkole powinna być nieobowiązkowa. I ja się zgadzam z tym, że każdy ma po prostu, powinien mieć pakiet godzin do wykorzystania, część jakaś obowiązkowa, część nieobowiązkowa, więcej chcesz tego, więcej chcesz tego. Też napisała na Twitterze Arlena w tej kwestii, że edukacja seksualna jest potrzebna, bo nastolatki i tak to robią, więc mogliby chociaż wiedzieć, co robią. No. Ja nie wiem do końca, co mam powiedzieć na ten temat, dlatego, że to mnie smuci i przeraża. Też ludzie się tym emocjonują, robią z tego nie wiadomo co. No, jakby nie oddzielają seksualność od seksualizacji, nie? Tak. Często. Wszystko, co związane jakoś z ciałem i z naszymi po prostu rozrodczymi organami, od razu wszystko i po prostu jako negatywne. No i to też sprawia potem, że jest to takie właśnie wstydliwe, tabu. Ja czytam teraz książkę Seksuolożki. No. To jest wywiad dziennikarki z różnymi seksuolożkami, która mówi o tym, jakie kobiety przychodzą do jej gabinetu, co mówią, w sensie tak, jakie mają problemy, co wiedzą, skąd wiedzą różne rzeczy. No ale nieważne, bardzo polecam. Ja mam po prostu bardzo duże szczęście, że moja mama po prostu zawsze była o jeden krok przed moim dorastaniem, bo właśnie o to chodzi. To nie chodzi o to, że już w tym momencie, jak wychodzisz za mąż, żeby wtedy się dowiedzieć, czym jest seks. Nie! Masz po prostu, zanim coś się wydarzy, wtedy masz się o tym dowiedzieć, nauczyć, jak i czym jest, żeby wtedy, kiedy już się będzie dziać, żeby już wszystko wiedzieć. Pamiętam, jak miałam 16 lat i miałam chłopaka i moja mama mnie zapytała mnie, że wiesz, jakbyś chciała, to możemy pójść do ginekologa po tabletki antykoncepcyjne. A ja powiedziałam, o, dziękuję, nie chcę. I tyle. To nie było tak, że mama mi to powiedziała i miałam, tak, potrzebuję tego w końcu, ruchanie bezkarne od rana do wieczora, bo mogę. Nie, jakby absolutnie nie. Ja nie chciałam wtedy uprawiać seksu. Takich wiele potrzebujemy. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Powiedzcie, jakie wy macie odczucia na ten temat? Jakie mieliście zajęcia z WDŻ-u. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.